Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Podstawowe wiadomości o chorobach zwierząt i lekach. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. O zarażeniu inwazyjnym mówimy wówczas, gdy we krwi lub innych jałowych płynach ustrojowych chorego zwierzęcia stwierdzamy biologiczne czynniki chorobotwórcze. Zakażenia inwazyjne mogą wywoływać bakterie, wirusy, grzyby i priony. W przypadku inwazji pasożytniczej mówimy o zarażeniu chorego. Żywicielem ostatecznym jest zwierzę lub człowiek, w którym pasożyt rozmnaża się płciowo. Żywiciel pośredni to organizm konieczny w cyklu rozwojowym pasożyta, w którym odbywa się niezbędna część tego cyklu. Niektóre pasożyty rozmnażają się bezpłciowo w organizmach żywicieli pośrednich. Poza inwazyjnymi chorobami, zwierzęta pozostają narażone na szereg chorób niezakaźnych. Do najważniejszych przyczyn chorób niezakaźnych zaliczamy alergeny, ciała obce, nadmierne pobieranie pokarmu, niewłaściwe żywienie, wadliwy metabolizm, wady genetyczne, predyspozycje rasowe, czynniki chemiczne, czynniki fizyczne, stres. Do najczęstszych chorób niezakaźnych zwierząt należą pokrzywka, wyprysk, zapalenie dróg oddechowych, rozedma płuc, zapalenie przewodu pokarmowego. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.